Cześć, wrześniowy poranek, no, dochodzi szósta, rzeka Piwonia, mały ciek wodny biegnący przez część pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, prawy dopływ Tyśmienicy. No, rzeczka no, pozornie mało znacząca, ale bardzo ważna, bo to do niej odpływa woda spuszczana z dużych sosnowickich stawów przed odłowami jesiennymi, aby ten proces odpływu wody przebiegał prawidłowo, przebiegał właściwie, żeby ta woda mogła no, bez przeszkód płynąć. No, rzeka oczywiście musi być wykoszona. No, popatrzcie, jak ta rzeka wygląda. To trudno nawet nazwać rzeką. Przy takim stopniu zarośnięcia przepływ wody jest w zasadzie niemożliwy. Oczywiście rzeki to własność Skarbu Państwa, to organy państwowe powinny dbać o to, aby te rzeki były wykoszone, odpowiednio zakonserwowane. Ale często dzieje się tak, że to właśnie rybacy, że to rybakom nakłada się ten obowiązek. W pozwoleniach wodnoprawnych, które posiadają gospodarstwa rybackie właśnie na retencję wody i na zrzut wody, jest mniej więcej taki zapis. Dobrze, możecie sobie zrzucać wodę, śmiało, pozwalamy wam, ale musicie sobie wykosić rzekę. No i rybacy koszą długie, długie kilometry rzek po to, ażeby mogli gospodarzyć na stawach. No, jest to bardzo niesprawiedliwe, no ale cóż, my postępując zgodnie z literą prawa, dzisiaj będziemy tą rzekę kosić. A to już odcinek rzeki wykoszony przez sosnowickich rybaków. Jest rykowisko, słyszycie, jak jelenie, byki ryczą? A może się to nagra. Ale wracamy do rzeki. Popatrzcie, no jest różnica między tamtym odcinkiem rzeki, a tym już wykoszonym. Oczywiście samo koszenie to jedno. Później czeka nas wybieranie tego ziela, które zostało skoszone. Popatrzcie, tu już jest przed tym jazem niewielka kubka. To ziele się zbiera na tym jazie kozłowym. My je później musimy po prostu z wody usunąć. A tu miejscowość Mościska, tylko już w drugą stronę, na południowy zachód, można powiedzieć. Tu już jest rzeka wykoszona. Ziele jest wybrane, wyjęte z tej wody. Popatrzcie, że te kupeczki, ile tego jest i jaka jest różnica między tamtym odcinkiem a tym już wykoszonym. O, słońce już wzeszło, piękny wrześniowy poranek, notabene 17 września, to trzeba pamiętać, że w 1939 roku to sowieccy czerwonoarmiści wbili Polsce nóż w plecy. Ale wróćmy do koszenia. Moi drodzy, Piwonia płynie w takim trudno dostępnym terenie. Tam, gdzie to możliwe, używamy sprzętu mechanicznego. Tam, gdzie to jest niemożliwe, rybacy używają takich zwykłych garbusek, zwykłych kost, więc jest to bardzo czasochłonne, pracochłonne, no i kosztowne oczywiście. Tutaj chciałem wam pokazać tą kosiarkę, którą używamy do koszenia dna. Te kosiarki używam również na stawach. Bardzo fajna, prosta konstrukcja, czechosłowacka jeszcze. Kosiarka nazywa się Essox, czyli tak jak szczupak. No nie wiem, pewnie czescy, czechosłowaccy konstruktorzy znaleźli tu jakieś podobieństwo do szczupaka. Być może te zęby, które są teraz na czas transportu zdjęte. Ta kosiarka ma z przodu taką listwę tnącą. My ją nazywamy podkosiem. Ona teraz jest zdjęta. Kiedy zajedziemy na miejsce, montujemy tą listwę, wodujemy łódkę i kosimy nią dno. Taka śmieszna konstrukcja, napędzana przez takie dwa duże koła napędowe. Bardzo prosta, jak już wspomniałem, konstrukcja, łatwa w obsłudze i łatwa w naprawie, więc w wielu gospodarstwach rybackich
Takie kosiarki jeszcze funkcjonują u nas też. No już zwodowaliśmy kosiarkę. Popatrzcie na tą rzekę, jaka ona jest bardzo zarośnięta. No tutaj ten przepływ wody, jak już wcześniej wspomniałem, jest po prostu niemożliwy. No coś tutaj boczkiem płynie, coś tam siurczy, ale to nie te ilości. Jeżeli ze stawów zaczniemy opuszczać wodę, no to tutaj prawdopodobnie utworzyłoby się rozlewisko. No niestety, no w taką rzekę nie możemy zrzucać wody, więc my ją dzisiaj będziemy kosić. Kosiarka jest zwodowana, jest już podczepiona ta listwa tnąca. No i za chwilę zaczynamy. W normalnej sytuacji, przy koszeniu stawów, ta kosiarka potrzebuje tylko jednego operatora. Tutaj no, to nie jest normalna sytuacja, rzeka jest płytka, bardzo mocno zarośnięta, więc operator potrzebuje jeszcze dwóch rybaków, którzy mu pomagają. Czasami trzeba ściągnąć kosiarkę z mielizny, z tego jakiegoś płytszego miejsca, czasami ją pchnąć do tyłu, cofnąć. Popatrzcie, coraz operator musi właśnie wycofać maszynę po to, żeby znowu wejść w te gęste ziele. No, bardzo niewdzięczna praca, którą niestety trzeba wykonać. I to tak przez kilkanaście kilometrów trzeba się przebijać przez ten gąszcz roślinności. Oczywiście to nie wszystko, bo ta kosiarka no, wykosi tylko środek, skarpy jeszcze pozostaną. W pewnym stopniu można je przekosić mechanicznie, ale dużą pracę tutaj trzeba wykonać ręcznie, właśnie takimi kosami, które Wam pokazywałem wcześniej, albo też wykaszarkami mechanicznymi. No, dużo pracy tutaj trzeba wykonać ręcznie, mimo tego, że jest ta kosiarka. Roślinność w stawach karpiowych odgrywa bardzo ważną rolę, ale wszystko musi mieć swoją równowagę, swoje granice. Na przykład rośliny wytwarzają w procesie fotosyntezy tlen, który potrzebny jest rybom, ale kiedy roślin jest za dużo i one obumierają, gniją, to w procesach gnilnych tlen jest zabierany z wody, no i wtedy może brakować go rybom. O tym należy pamiętać. Roślinność osłania skarpy, grobli przed erozją wodną. To też jest bardzo ważne, aby groble się nie obsuwały, nie niszczyły się. Wtedy ta roślinność no, bardzo mocno pomaga. Większość ryb karpiowatych składa ikrę właśnie na roślinnościach. Ale kiedy jest jej za dużo, tak jak w tej rzece, no to popatrzcie, tutaj w ogóle ryby nie mogą sobie pływać. Jest, tej roślinności jest tak dużo, że po prostu normalne funkcjonowanie ryb no tutaj nie może się odbywać. Poza tym no, stawy to jedno, rzeka to drugie. Rzeka ma za zadanie odbieranie wody, rzeką ma woda płynąć, więc roślinność no, jest tutaj niewskazana, w korycie przynajmniej, bo owszem, rzeki są umocnione roślinnością, umocnione korzeniami roślin, no, ale to brzegi, koryto powinno być czyste, więc my to właśnie teraz robimy, usuwamy tą roślinność. Tych roślin jest bardzo dużo, jest przygotowana ładowarka, która jak już te rośliny będą skoszone, to trzeba to wszystko usunąć z koryta rzeki. Bardzo ciężka, trudna praca. No to nie koniec koszenia, ale to w niczym nie przeszkadza, żeby już teraz nie zacząć usuwania roślinności, tej skoszonej roślinności z koryta rzeki. Gdybyśmy tego nie robili, to na rzece utworzyłby się zator. No, trzeba koniecznie te skoszone rośliny usunąć. No i trzeba to zrobić szybko, sprawnie, bo już wkrótce zaczniemy spuszczać wodę z sosnowickich stawów i zaczniemy odłowy. To tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam.